W dniu dzisiejszym krętymi ścieżkami dotarliśmy do Solca Zdroju. Zabieram dzisiaj Państwa na wycieczkę rowerową do Solca Zdroju. To będzie pierwsza część tej wycieczki, ponieważ jest dość dużo różnych atrakcji. Nie zmieści się to na jednym filmie, a byłby zbyt długi, aby go oglądać w całości. Solec Zdrój jest to wieś uzdrowiskowa, położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie buskim. Leży na łagodnym wzniesieniu na skraju Wyżyny Małopolskiej i Kotliny Sandomierskiej, nad rzeką Rzoską, 17 km na południowy wschód od Buska Zdroju. Nazwa wsi pochodzi od słonych źródełek występujących dawniej na pobliskich łąkach. Istnienie wsi potwierdzone jest już w pierwszej połowie XIV wieku. W połowie XV wieku jej właścicielem był Jan Feliks Tarnowski, a do ówczesnej parafii soleckiej należało 6 wsi. Od 1508 roku Solec wraz z sąsiednim Zborowem przeszedł we władanie rodziny Zborowskich. Od XVIII wieku zaczęto z miejscowych wód ważyć sól. W 1815 roku radca górniczy Królestwa Polskiego Becker w trakcie poszukiwania soli odkrył we wsi źródła wód mineralnych. Do kąpieli zaczęto ich używać od roku 1820 po poznaniu właściwości leczniczych. W 1837 roku Karol Godefroy założył w Solcu uzdrowisko. Wybudowano wówczas budynki leczniczo-kąpielowe i mieszkaniowe. Dziś Solec Zdrój jest niewielką miejscowością liczącą niespełna 900 mieszkańców. Jest również siedzibą gminy uzdrowiskowej. Na kuracjuszy czeka 400 miejsc. W uzdrowisku leczy się choroby narządu ruchu i reumatyczne, jak również choroby skóry i alergie. W pobliżu uzdrowiska w wyniku przeprowadzonych badań geologicznych natrafiono na solankę o zawartości siarkowodoru, ośmiokrotnie większą niż dotychczas eksploatowane źródła. Jest to unikalne ujęcie wód mineralnych tego typu na świecie. Solec Zdrój jest punktem początkowym czerwonego szlaku turystycznego prowadzącego do Buska Zdroju. Przez Solec przechodzi również zielony szlak turystyczny z Wiślicy do Grochowisk. I tutaj taka cenna informacja. Od 1837 roku skutecznie leczone są w Solcu Zdroju reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, gościec tkanek miękkich, zapalenia korządków nerwowych, stany pourazowe, dyskopatie, nerwobóle, choroby skóry, choroby układu krążenia i układu oddechowego, nerwice, zatrucia metalami ciężkimi oraz osteoporoza. Dobre tempo.
prawo. Nowy Zdrój w prawo. Kurdzie, kanów prosto. Dobrze, dobrze. Kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja. Historia kościoła i parafii w Solcu sięga prawdopodobnie XIII wieku. Najwcześniejsze wzmianki o tej osadzie pochodzą z roku 1326. Jej nazwę wymienia wykaz Świętopietrza. Pierwszy kościół był drewniany i nie ostał się czasowi. Osada leżąca przy szlaku handlowym z Sandomierza do Krakowa szybko się rozwijała. W XIV wieku parafia miała już 700 wiernych. Według kronik 100 lat później należało do niej 6 sąsiednich miejscowości. Pierwsze wzmianki o patronie parafii świętym Mikołaju pochodzą z wizytacji biskupiej z 1596 roku. W tym czasie kościół był już murowany. Złe czasy dla świątyni w Solcu nadeszły w XVI wieku, gdy panem tych ziem został protestant Marcin Zborowski. Jak dowiadujemy się z zapisków historycznych, Zborowski obrabował i sprofanował kościoły leżące w jego włościach. Tragiczny los nie ominął też soleckiej świątyni. Na szczęście jego syn Andrzej zwrócił kościół katolikom. Świątynia, która przechodziła różne koleje losu, została odrestaurowana, a właściwie przebudowana w 1832 roku staraniem właścicielki Zborowa i Solca Marianny Wielogłowskiej. Po przebudowie ze starego kościoła pozostawiona została jedynie wschodnia ściana. Budowla całkowicie zmieniła swój wygląd, jak podkreśla ksiądz Jan Wiśniewski. Kościół przedstawia kształt zwykłego podłużnego prostokąta. Pod koniec XIX wieku świątynia znów chyliła się ku upadkowi. Biskup Augustyn Łosiński w 1913 roku zachęcał do wzniesienia nowego kościoła. Lecz decyzja o inwestycji zapadła dopiero tuż przed wybuchem II wojny światowej. W latach
1937-1939 w Solcu wybudowany został nowy kościół. W 1967 roku odremontowaną świątynię konsekrował biskup Jan Jaroszewicz. Polichromia na stropie kościoła pochodzi z 1961 roku. Remont prezbiterium i malowanie wnętrza wykonano w 1995 roku. Niezwykle prosta konstrukcja nadaje kościołowi nowoczesny wygląd. Jednym z niewielu zachowanych zabytków jest renesansowy nagrobek wmurowany w północną, zewnętrzną ścianę świątyni. Kamienna płyta przedstawia brodatego, zakutego w zbroję rycerza. Według tradycji jest nim pan okolicznych ziem, Samuel Zborowski, znany z historii szlachcic, który za zabicie kasztelana przemyskiego Andrzeja Wapowskiego został przez króla Henryka Walezego skazany na banicję. Zborowski mimo zakazu powrócił z wygnania do kraju. Pochwycony z rozkazu hetmana Zamoyskiego został następnie ścięty w Krakowie w 1584 roku. Thank you.
to zagrodzone? Ale jaja. Zobacz, taki kawałek, tam by już była ścieżka do no. Bo tu już jest ta, wiesz, ta zapora. Tak, no to niesamowite. No trudno. Musimy jechać naokoło, tak. Za kościołem w Pratach. Uh-huh. Ale by był taki kawałek, no. Drogi zobacz. Tak. No. Thank you.
Rus. Apartamenty pod różą. Tu malinowy dwór, tak? A zdrój. Malinowy zdrój. Zobacz, kolejne uzdrowisko. Puste. Popołudniowe. Puste. Puste ludzie na spacerniku. Willa Irena. Marta. Apartament pod magnolią. Piękny park, piękny. Bardzo niski poziom wody. Thank you.
tutaj za te 20-30 metrów jest siatka i tam właśnie jest koniec tej ścieżki wokół zalewu. Niestety tego kawałka się nie da przejechać tutaj, bo ogrodzone. A taki niski poziom wody jest, strasznie niski. Także wracamy. No tak to wygląda zaplecze z tyłu. Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film.